Cześć kochani, witam was w vlogu z naszego wyjazdu do Korei. Jesteśmy właśnie na lotnisku, jest za mną Darni i nie ma w ogóle ludzi. Jest tak pusto, ale piękne jest ten, jak wygląda jak akwarium, ta dekoracja na Louis Vuitton. Tą pustki i remonty, bo jest właśnie 1:30 w nocy. Ej, co tutaj rzucane takie pomarańczowe? O co chodzi tu? Czemu ta pani rzuca? Robi bałagan, żeby to potem posprzątać? Czy co? O co tu chodzi? Ty, ale dziwne. A, to jest chyba jakiś proszek czyszczący. Ej, w sumie zawsze się zastanawiałam, jak oni czyszczą takie dywany. Chyba właśnie mieliśmy okazję zobaczyć. Jest Darni. Oczywiście jak tu w Singapurze, wszędzie jest pełno jedzenia, więc u góry są food courty. I chyba nawet są otwarte. Made a free movie. Where? Huh? Upstairs? O, idziemy, ała. Idziemy zobaczyć na potrzeby vloga, bo i tak mamy trochę czasu. O, na górze jest wszystko, co potrzeba. Można się wykąpać, hotel. What, this here? What? O, oh, Black Panther! Let's watch it. Wow! Black Panther is the last one was 7:35. Let me see. Wow. Very cool. Czuję się jakbyśmy byli turystami, ale wcześniej nie widziałam, że jest taka opcja. A tam zobaczcie, jeździsz rowerkiem i ładujesz sobie telefon, ale w Warszawie też to jest. Ale Darni nawet nie wiedział. O, oh, we can't go here, I think. Po pierwszy raz tak na chillku jesteśmy na lotnisku. Chociaż ja już się trochę stresowałam, bo chcieliśmy wyjechać tak z 15 pierwsza, a wyjechaliśmy 10 po pierwszej. No ale na lotnisku mieliśmy ile? 7 minut, więc ludzi. Najlepsze jest to, że gdziekolwiek się lata z Singapuru, to zawsze biznes klasa jest wyprzedana. Ekonomiczna jest jeszcze dostępna, ale biznes klasa jest zawsze wyprzedana. Hit to jest. I słuchajcie, w Singapurze na lotnisku bagaż podręczny jest sprawdzany już przed wejściem do waszego gate'u, więc jest to mega wygodne, bo nie musicie być w kolejce z ludźmi z innych lotów. Słuchajcie, jak przyjechaliśmy teraz, to trzeba było podejść do okienka kwarantanny. Myślałam, że czegoś nie pozmieniali, że jakie kwarantanny teraz. No i Darni tam czegoś nie zaznaczył i pani mówi do niego, żadnych symptomów? A ja tak mówię, w sensie, co? Czy wróciliśmy do przeszłości? No ale nie, to chyba jakaś taka po prostu formalność. Nie zwróciłam uwagi na to ostatnim razem, ale może byłam nieprzytomna, teraz też trochę jestem. Masakra, jest 10 rano. Całą noc w samolocie spanie, tragedia. Idziemy kupić karty SIM i też router do moich streamków. Hello,
kupiłam sobie taki szampon, właśnie to jest taka, jak to się mówi? Kuracja, która robi moje włosy w takim kolorze. Ale to się spłukuje mega szybko, bo to jest taka jakby odżywka do włosów, która właśnie robi mi te włosy fioletowe, ale no ten fiolet jest intensywny. A właśnie zamawiam sobie zawsze z Korei. No i teraz z tego nie zabierałam tutaj, wiadomo, żeby kupić na miejscu. Idziemy właśnie na lunch z nami, jutro jest później. O, już sam nagrywa nas. Wczoraj, mimo że przyjechaliśmy, nie byłam ani razu w drogerii. Darni nie poszedł, a ja w tym czasie się szykowałam. Ale potrzebuję jakiejś rzeczy, więc idę sobie kupić teraz do mojego ulubionego sklepu. I think this now. Mask. Ani mask. Zobaczcie, tak to wygląda. To jest taka kuracja do włosów. I oni mają to w różnych kolorach. I to się po prostu nakłada jak odżywkę albo jak maskę po użyciu szamponu. I to jest tak na dwa mycia i schodzi. No ale to trzeba mieć, wiadomo, odpowiednio jasny kolor, żeby w ogóle to złapało. Ale włosy po tym są naprawdę tak mięciutkie, że to jest właśnie oprócz tego, że koloryzuje, to naprawdę te włosy zmiękcza, naprawdę je odżywia, więc to jest super. I to jest właśnie ze sklepu Etude i ja to już używam od jakiegoś czasu. A właściwie odkryłam to przez Darniego, bo on miał pierwszy kolor różowy i właśnie jemu kupowałam różowy z tego sklepu. Kupowałam na Shopee, bo w Singapurze, mimo że jest Etude, to nie ma niestety tej kuracji do włosów, są tylko kosmetyki do twarzy. Więc tutaj w Korei po prostu to kupuję albo właśnie na Shopee wysyłka z Korei, nie? Moi drodzy, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnym. Koniecznie odwiedzajcie, subskrybujcie, zostawcie komentarzyk dla zasięgu i widzimy się prawdopodobnie już jutro. Będziemy tutaj jeszcze 9 dni, więc będzie sporo kontentu, także nie przegapcie kolejnego odcinka.